Można użyć określenia, że jakby geneza PRL-u w pewnym sensie związana jest ze zbrodnią katyńską, została zbudowana na zbrodni katyńskiej. I ta wiedza została jakby eksportowana do okresu powojennego. Czyli krótko mówiąc, cały ten okres powojenny był budowany na kłamstwie katyńskiej. Z jednej strony mieliśmy działalność rządu Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie, tam publikację z głośną książką Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów z przedmową generała Władysława Andersa, wydana po raz pierwszy w 1948 roku, a z drugiej strony mieliśmy opublikowany raport Mikołaja Burdenki, przetłumaczony na język polski, który miał jakby wyprostować kłamstwo Andersa, kłamstwo tego zespołu, który przygotował książkę o zbrodni katyńskiej. To była w pewnym sensie rywalizacja dwóch informacji o zbrodni katyńskiej. Na Zachodzie Polacy mieli problemy z przebiciem się z tą prawdą katyńską, dlatego że Anglosasi nadal trwali w kłamstwie katyńskim. Amerykanie do początku lat 50., Anglicy prawie do takiego samego okresu jak Sowieci, czyli do końca lat 80. Natomiast w kraju głoszenie prawdy o zbrodni katyńskiej było narażone na więzienie i to długoletnie. Praktycznie rzecz biorąc, wszyscy ci, którzy dysponowali jakąś wiedzą o zbrodni katyńskiej, byli natychmiast przesłuchiwani. Gros z nich skończyło w więzieniach. Niektórzy byli wywożeni do Związku Sowieckiego. Pragnę tu zauważyć, że w tych delegacjach niemieckich z 1943 roku z Generalnego Gubernatorstwa wizytowało Katyń ponad 60 osób. I po wojnie oni byli poszukiwani nie tylko przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, ale również byli poszukiwani przez NKWD. I Sowieci, i Polacy mieli świadomość tego, jaką rangę mają ci świadkowie.